Hej, nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie będę mówić o gradiencie w akwareli. Koniecznie obejrzyj, a zyskasz nie tylko nowe umiejętności. W dzisiejszym filmie dowiesz się, po pierwsze, co to jest gradient koloru, po drugie, gdzie mogę użyć gradientu oraz trzecie, jak wykonać gradient. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. To będzie mój tip na wykonanie gradientu. Zacznijmy od punktu pierwszego. Co to jest ten gradient? Jeżeli to słowo brzmi dla Ciebie obco, to znak, że może czas poszerzyć swoją wiedzę, ale również i umiejętności. I tu z pomocą przychodzę ja oraz wujek Google. Jeżeli w Google wpiszesz gradient i wybierzesz kategorię grafika, otrzymasz informację, że gradient jest to wypełnienie pewnego kształtu bądź też obszaru płynnym przejściem tonalnym pomiędzy dwoma kolorami, co najmniej dwoma kolorami. A cóż to jest to przejście tonalne? I tu witam w strefie malarstwa. Przejście tonalne to tak naprawdę to samo co gradient, bo tyczy się równomiernego przejścia koloru, zarówno jednego w drugi, ale również przejścia ciemniejszego koloru w ten jaśniejszy. Na chłopski rozum, jeżeli będę chciała uzyskać przejście z ciemnego do jaśniejszego koloru, będę roboczo używała hasła gradient jednego koloru. Natomiast jeżeli będę chciała zrobić przejście z jednego koloru do drugiego koloru, będę używała określenia gradient dwóch kolorów. I za chwileczkę Ci to pokażę, jak to wygląda. Gradient jednego koloru oraz dwóch kolorów. Biorę wcześniej przygotowany kolor i nakładam. Delikatnie płuczę. Znów. I w ten sposób mamy przejście tonalne jednego koloru. Od ciemnego do jasnego. Gradient dwóch kolorów. Biorę jeden kolor. Płuczę oraz biorę drugi i przy krawędzi dotykam i te kolory łączą się z jednego w drugi. Po przeschnięciu wygląda to tak. Przejdźmy do punktu drugiego, gdzie użyję tego gradientu. Jeżeli nie wiesz, gdzie użyć gradientu, to znaczy, że czas polepszyć swoje umiejętności obserwowania. Zatrzymaj się, rozejrzyj się wokół siebie i spójrz, że gradienty są wszędzie. Na pierwszy rzut oka weźmy na cel sobie niebo. Jeżeli spojrzymy na nie w górę, to tak naprawdę ma ten sam odcień, najczęściej. Ale jeżeli spojrzymy na niebo wprost przez siebie, na linii horyzontu, zauważysz, że niebo może być ciemniejsze u góry, a jaśniejsze na dole, bądź odwrotnie. I spójrz, że mamy do czynienia z gradientem jednego koloru. A w przypadku, kiedy mamy na przykład zachód słońca, tu mamy do czynienia tak naprawdę z więcej niż dwoma gradientami koloru. I za chwileczkę Ci to pokażę. Wykonałam sobie tutaj linię horyzontu, zatem pokażę Ci to przejście. Biorę kolor, odsączam i maluję niebo. U góry jest ono ciemniejsze. Wchodzące do horyzontu staje się coraz jaśniejsze. Ale również możemy mieć do czynienia z zachodem słońca, więc bierzemy kolor niebieski. Rozjaśniamy go tu. Dodajemy drugi kolor. Proszę. Gradient dwóch kolorów. Tak to wygląda po wyschnięciu. Możemy sobie dodać tutaj kawałek zieleni i tak naprawdę mamy gotowy obrazek. Możemy coś dodać, że coś stoi. Voilà. I tak przechodzimy do punktu trzeciego, jak wykonać gradient koloru. Ok, wszystko już wiem. co to jest ten gradient, widzę go, wiem jak wygląda, ale jak ja mam go zrobić? Jak mam zrobić to równomierne przejście tonu z ciemnego do jasnego? Potrzebujesz wiedzy oraz pokazania, jak to zrobić krok po kroku. Tak naprawdę są dwa sposoby na uzyskanie gradientu. Mokre na mokre oraz mokre na suche. I za chwilę Ci to pokażę. Zacznijmy od mokre na mokre. Biorę czystą wodę, zwijam papier, biorę kolor, nakładam, i mam gradient oraz mokre na suche. Biorę kolor, nakładam, płuczę pędzel, znów płuczę i również otrzymuję gradient. A tak to wygląda po wyschnięciu papieru. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o technikach malowania, to odsyłam Cię do swojego filmu 3 techniki malowania, czyli jak malować akwarelą. Tam możesz zobaczyć, czym się różnią te 3 techniki od siebie oraz również połączenie tych 3 technik w akcji. Koniecznie obejrzyj. Teraz już wiesz, co to jest gradient, gdzie możesz go użyć, ale również jak go wykonać. Teraz czas na moją wisienkę. To będzie tip na gradient jednego koloru. Zdecydowanie to ułatwi Twoją pracę, ale również mam dla Ciebie fajne ćwiczenie, przy którym nie dość, że wyćwiczysz się w malowaniu gradientu, ale również przygotujesz sobie wzornik kolorów. Na Twoją prośbę pokażę Ci, jak krok po kroku wykonać takie oto wzorniki. Zatem zapraszam. Tip na temat gradientu jednego koloru pokażę Ci za chwileczkę, ale w taki sposób mam przygotowane palety w kolorach i do nich mam wykonywany wzornik kolorów. I chcę Ci pokazać, jak go wykonać na palecie, która u mnie jeszcze nie ma tego wzornika. To są kolory, które użytkuję zazwyczaj do malowania kwiatów. Zatem czego potrzebujesz, aby wykonać taki wzornik kolorów? Potrzebujesz przede wszystkim papieru, najlepiej taki, na którym malujesz, bo wtedy najlepiej będzie Ci zobaczyć, jak ten kolor w rzeczywistości będzie wyglądał na Twoim papierze. I tutaj mam już przygotowane takie paseczki o wymiarach 10 cm na 2 cm. Ten pasek tutaj jest wielkości 3 cm i na nim będziemy malować gradient tego jednego koloru. Do tego potrzebujesz takiego metalowego kółeczka, na którym przewiesisz te paseczki, a żeby je przewiesić, potrzebujemy dziurek. I do tego posłuży nam albo dziurka, czy albo taki zwykły, albo taki konduktorski. Dobra. I teraz, żeby trafić mniej więcej w tą samą dziurkę, biorę sobie te, które nie mają. Biorę tą i trafią sobie w to samo miejsce. I tym sposobem mamy gotowe karteczki, które możemy zawiesić na kółeczku. Ok, co dalej? Na razie zdejmę to kółeczko, nie będzie nam w tym momencie potrzebne. I teraz tak. Te kolory, które tutaj mam, jest ich 6, więc rozkładam sobie je jedno obok drugiego w taki oto sposób. Wcześniej również przygotowałam sobie te kolory w tubkach. Po co? A po to, żeby mieć dokładnie nazwę koloru oraz z tyłu na tubce można zobaczyć, jakie są właściwości danej farby. Jeżeli zastanawiasz się, co to są właściwości farby, to zapraszam Cię na swój film 5 rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, zanim zaczęłam malować. Zanim przejdziemy do malowania końcówek, potrzebujesz cienkopisa, na którym opiszesz po kolei te kolory wraz z ich właściwościami. Tak jak tutaj, czyli nazwa, numer, trwałość, później jego krycie oraz właściwość, czy jest to farba barwiąca, czy też granulująca. Oraz tutaj zapisuję sobie poniżej markę danego koloru. Teraz je wszystkie opiszę, więc przyspieszę. Jak skończę, przejdziemy do malowania. Spójrz, że w trakcie wypisywania trzymam się jednej wysokości, gdzie mam nazwę koloru, numer jej właściwości oraz nazwę tego, co to jest za farba. Zatem teraz przejdziemy do malowania, wykonania tutaj tej części i pokażę Ci mój tip na gradient jednego koloru. Zacznijmy od koloru Opera Rose. Zawsze sobie przygotowuję w taki sposób paletkę, że mam daną kolorystykę, ale na samym dole mam opisane kolory, jakie to są. To jest papier akwarelowy, do niego mam przyklejone taśmę dwustronną albo zwykłą taśmę malarską, która jest obkręcona i tą lepką stroną przyklejam sobie w taki sposób paletę, żebym zawsze wiedziała, jaki to jest kolor. I teraz zacznijmy od koloru Opera Rose. Zależy mi na tym, aby tu uzyskać jak najmocniejszy kolor, natomiast tutaj najjaśniejszy. Tak jak tutaj. Tu mam najciemniejszy, tu mam najjaśniejszy. Jak to osiągnąć, aby uzyskać piękne przejście koloru? Wystarczy zwilżyć sobie papier. Moczę tutaj papier. Zobacz, mniej więcej w 2/3. Biorę teraz ten kolor, czyli Opera Rose, który wcześniej został tutaj przeze mnie przygotowany. Nakładam go jednym czystym ruchem, ciągnę go do samego końca. Mogę sobie obkręcić ten kolor. Wtedy całość po tej mokrej powierzchni spłynie mi w dolnej części i żeby przyciemnić sobie tą część, wystarczy, że wezmę sobie dodatkowo kolor i tu dołożę sobie koloru. Dzięki temu widać różnicę, jak wygląda napigmentowany, a jak mniej. I tą samą czynność powtórzę na kolejnych. Następny Permanent Rose. Zwilżam, biorę kolor i maluję jednym ciągłym ruchem. Przekręcam. Dzięki temu cały ten najbardziej napigmentowany kolor spływa mi do dołu. Mogę dobrać koloru i dołożyć tutaj, aby mieć jak najbardziej napigmentowany kolor. Ok. Teraz powtórzę to na wszystkich. Warto jest, kiedy one sobie schną, położyć je ciut wyżej. To znaczy wziąć jakieś pudełeczko, wieczko i oprzeć je do dołu. Tak, aby ten najmocniejszy pigment był u samego dołu. Biorę suszarkę, wyschły. Proszę bardzo, teraz gotowe. Wszystkie nakładam na kółeczko. Gotowe. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak używać wzornika kolorów, to zapraszam Cię na mój film Jak malować akwarelą, czyli mój sekret na dobór kolorów. To na dzisiaj tyle. Pięknie dziękuję za Twój czas. Powiedz mi, czy ten tip był dla Ciebie czymś nowym? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Zachęcam Cię również do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Pa!